A tu takie coś. Witajcie. Nadal znajdujemy się w Trzebieniu. Tym razem zwiedzimy koszary wojskowe. Baza zajmowała łącznie 83 hektary i została przekazana na stronie polskiej 18 grudnia 1992 roku. Jak wiemy, stacjonowało tutaj wojsko radzieckie. A dokładnie 140 Borysowska Brygada Rakiet Przeciwlotniczych. Lokalizacja radzieckich obiektów w miejscowości była związana z obsługą pobliskiego poligonu lotniczego Przemków Trzebień. W Trzebieniu znajdowały się koszary wojskowe, szkoła oficerska, baza paliwowa, schrony przeciwatomowe i skład amunicji, którym jest związana pewna historia, ale o niej później. Najpierw chodźmy zwiedzać. O, tu czysto? To właśnie wysprzątane. No się widzę. Wysprzątane i to ładnie. Ubikacja prawdopodobnie tam była. A nie tu ubikacja? Tu była ubikacja. Zobacz, no. Płytki jeszcze są. Jeszcze wentylacyjny ten. No. Dzik? A nie, to nie jest dzik. Nie wiem, co to jest za pucha. Pójdziemy tam. Zejdziemy na zewnątrz tam? Tam jest zejście do piwnicy. Do piwnicy tam chyba jest, nie? To za pójdziemy. O, tutaj też mamy mapę. Mówię, że mała mapa tutaj jest. Czyli, no, kawałek. Zamknięta ta piwnica. Mamy te wejście do tej piwnicy. Trzeba tam zobaczyć, co tam jest. Zwiedzimy. Kable. A to co to jest? Ty, Łukasz, chodź do tu. Patrz. Co to mówiłeś? Ale tu jakiś taki przełącz, widzisz? Nie wiem, co to może być. To? O, zamknięte, faktycznie, widzisz? Chodź. Chodź, przejdź tu. Widziałeś? Ale ładne pismo, nie? Nie, ale to chyba po rosyjsku. Czy nie? Chyba tak, ale... Patrz. Widzisz? 90. Tak samo tutaj jest. Do nas w ten. Jak sobie tu leży. Jeszcze zobaczymy, co tutaj jest. Chodźmy trochę wyżej. Zobaczymy, co tam się znajduje. Mamy wejście na dach, ale
Na pewno na ten dach tutaj nie wejdziemy. O, ale... prawie cała podłoga zachowana. Gazeta jest. Co to kalendarz? Nie. Co to jest? Jakiś... nie wiem. Książka była? Chyba. Chyba książka. Tak, jakaś książka, ale... jakaś gazeta. Chodźmy w lewo. Trzeba znaleźć wejście do piwnicy. Ale co? Zobaczymy. Nie no, chyba jest tu piwnica. Łódki fajnie. Chodźmy wyżej, zobaczymy co tam jest. O. Ale patrz, tam jeszcze można było wejść. Ale wejścia nie ma. A następnym budynkiem będzie co? Teatr. No właśnie. Wbijamy, tak? Wbijamy. Duże to musiało być. Zobacz jak my tu od spodu jesteśmy, pa jakie to ten. Spokojnie, zobaczymy. A jak tam wejdziesz, to coś mi się wydaje, że będzie fajnie to wyglądać. Toalety czy nie toalety? Nie, toalety, dobrze. Nawet fajnie to wygląda. Tu jest sala.
I pyki jesteśmy. Ale śmierdzi czymś, nie? Tak by tą, padliną. O, tu to się działo. Już wiem, co tak śmierdzi. Co? Chcę zobaczyć. Balkonik mam. No nie wiem, czy... Zobaczymy, co tu mamy. O, tu jest klatka. Ciekawie, może tutaj będzie wejście. Ja zobaczę. Ale... A jest, tu jest? Jest. One niskie. Żeby tutaj chodzi, to musimy na kucaka, bo nie ma jak stanąć. Jakiś słój. Buty, ale widzisz, patrz. Czy butelka jakaś, też pewnie rosyjska. Kubeczek, tu jakiś stolik? Znaczy stolik. Krzesło, bym powiedział. Napcoki. Następne buty. But. Następny. Pa, chodźmy stąd. Chodząc po budynkach, wróćmy do historii związanej z składem amunicji. Otóż w lesie na zachód od wsi znajdował się ściśle strzeżony skład amunicji, który urządzono tam w 1967 roku. Nieistniejąca już wieś Karczmark. W 1987 roku mieszkańcy okolicznych wsi usłyszeli nagle ogłuszający wybuch. Z okien posypały się szyby, a na niebie pojawił się mały atomowy grzyb. Wstrząs był odczuwalny nawet w Bolesławcu, skąd wysłano do Trzebynia karetki i milicję. Pomoc z Bolesławca została przez Rosjan odrzucona. Zamknęli cały teren, na który nie wpuszczali polskich lekarzy. Polscy mieszkańcy Trzebienia otrzymali kategoryczny zakaz opuszczania domów. Wojskowi utrzymywali, że nikt nie zginął, nawet nie zdradzili żadnych szczegółów na temat wybuchu. Dlatego do dziś nie wiadomo, co właściwie stało się wtedy w Trzebieniu. W internecie można znaleźć relacje świadków, którzy pamiętają wybuch i widzieli spadające na pola strzępy ludzkich ciał. I nic więcej już się niczego nie dowiemy. Cała sprawa pozostaje tajemnicą.
Jeżeli spodobał Ci się film, zostaw komentarz, daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał i widzimy się w następnej misji.